Jestem pierwszy raz w Ostródzie, mogę się przyznać, więc bardzo się cieszę i będę dzisiaj opowiadać o tym, co jest mi bliskie z różnych powodów. O, zaraz nam się może uruchomi. Po pierwsze, jako właśnie dziennikarzowi. Dzisiaj trochę mniej wykonuję tego zawodu dziennikarza, bo głównie właśnie prowadzę różnego rodzaju warsztaty. Natomiast przede wszystkim właśnie pracując dużo z dziennikarzami, zobaczyłam, jak ważny jest ten temat weryfikowania treści na różnych poziomach, bo on jest bardzo ważny dla dziennikarzy, ale jest ważny też dla każdego z nas, odbiorcy mediów, ludzi, którzy chcemy wiedzieć więcej o świecie. Na początek może, znaczy zatytułowałam to tak fact-checking, to jest to ładne słowo, którym nazywamy weryfikację treści, tak naprawdę jest to weryfikacja informacji, ale weryfikacja też dodatkowych materiałów, jak zdjęcia, jak filmy. Teraz dzisiaj jest bardzo popularne to słowo fake news. Można je usłyszeć wszędzie, albo postprawda. Mówią o tym w telewizji, piszą o tym w internecie. Jako takim zjawisku, gdzie do debaty publicznej wprowadza się po prostu coraz więcej nieprawdziwych informacji. Ja osobiście staram się unikać tych anglicyzmów, choć oczywiście pracując tam, gdzie pracuję, czasem, gdzie pracowałam też do niedawna, właśnie muszę tych anglicyzmów używać. Ale tak naprawdę te fake newsy możemy nazwać nieprawdziwymi informacjami, czy informacjami wprowadzającymi w błąd. Przy czym tu zawsze trzeba trochę rozróżniać, bo fake newsami, czyli tymi nieprawdziwymi informacjami w mediach nazywa się już wszystko. Nazywa się czasem błąd dziennikarza, czasem się nazywa celową manipulację, czasem się nazywa propagandę, a ja osobiście uważam, że wszystko powinno mieć swoje nazwy i jeśli coś jest błędem, to jest błędem, za które zazwyczaj dziennikarz przeprasza. Jeśli coś jest manipulacją, to jest manipulacją, a nie jakimś fake newsem, a propaganda tym bardziej powinna być nazywana propagandą. No ale będziemy do tego wracać. Słowa postprawda nie lubię jeszcze bardziej, nie wiem czy, przepraszam, że tak będę mówiła, czego nie lubię, ale nie lubię go jeszcze bardziej dlatego, że dla mnie słowo prawda ma tylko pozytywny wydźwięk. Dodanie do niego słowa post niekoniecznie zmienia go na negatywne. Gdybyśmy dali na początku nieprawda, no to wtedy jest już zupełnie inaczej. Więc ja się śmieję zawsze, że wolę taką tischnerowską doktrynę prawdy. Tischner mówił, że są trzy prawdy, sama prawda, też prawda, i trzecia góralska prawda, to jest gówno prawda. Więc osobiście uważam, że filozof i profesor, ksiądz Tischner tutaj w tym względzie, jeśli o nazewnictwo chodzi, ma rację. Ale niedawny przykład, też kaczki dziennikarskiej, ale takiej, którą by nazwała błędem dziennikarza, błędem w sztuce, bardzo poważnym, ale jednak błędem. Czyli być może kojarzycie Państwo, pojawiły się takie newsy w telewizji, przepraszam, w Radiu Z, o tym jakoby w Bochni na południu Polski przed przyjazdem premier Szydło i prezydenta Dudy wstrzymano wszelkie prace archeologiczne. Proszę? Zasypano, prawda? Bo przyjeżdżają i na rynku ma rynek pięknie wyglądać. Okazało się to zupełną nieprawdą. Dziennikarza ktoś wprowadził w błąd, dziennikarz nie zweryfikował odpowiednio i podał taką informację. Dlaczego śmiem twierdzić, że jest to błąd? Bo ten dziennikarz i redakcja przyznali się, przeprosili, wysłali pismo do premier Szydło, no i gdzieś tam starali się to odkręcić. Ale oczywiście, że bardzo często zdarza się, że takie informacje w mediach pojawiają się celowo. I tych poziomów, tych nieprawdziwych, no już nazywajmy to fejków, powodów, których się pojawiają w internecie jest całe mnóstwo i będę chciała je tu pokazywać. To jest bardzo ważne, żebyśmy się wszyscy tego nauczyli, jak sobie z takimi rzeczami radzić, bo ja głównie pracuję z dziennikarzami, ale jednak to jest problem, który nas wszystkich dotyczy i tak naprawdę finalnie to nabieramy się my i przestajemy wierzyć w to, co media nam podają. I tutaj pewnie nie będzie nam na razie za dobrze widać, ale to jest taka kartka, którą znalazłam niedawno u mojego chrześniaka, 7-letniego, który coś tam do szkoły się uczył pisać jakieś rzeczy i przepisywał sobie coś z internetu. Nie wiem, czy tu widać, co jest napisane, czy nie widzicie Państwo? To, co jest napisane? Typ mięczaki. Rząd trzonkooczne, rodzina ślimakowate, występują w środkowej Europie. A teraz proszę sobie wyobrazić, że umieszczam to zdjęcie w internecie, no, chodźmy na Facebooku i zaczynam od takiego zdania. Zobaczcie, co temu chłopcu, co ten chłopiec, co rodzice kazali mu napisać na temat polskiej telewizji. I jak zaczynamy to czytać teraz?
TVP Mięczaki, rząd trzonkooczny, rodzina Ślimakowa, te występują w Europie Środkowej. Prawda? Wystarczy, że ja wpiszę na początek zupełnie inne zdanie i już nakierowuję Państwa na zupełnie inne myślenie. Więc to jest taki przykład, jak mogłoby być bardzo łatwo stworzyć fejka. Mój Chrześniak zupełnie nie mógł zrozumieć, czemu ja się tak okropnie śmieję, jak zobaczyłam tę kartkę, ale to jest chyba dziennikarskie już przyzwyczajenie, bo ja po prostu najpierw przeczytałam TVP zamiast typ i szczerze mówiąc, jak robię warsztaty z dziennikarzami, oni też zazwyczaj na początek zamiast typ, bo tutaj to Y jest średnio napisane, widzą TVP. Ale tak jak mówię, jesteśmy czasem jednym zdaniem nadać jakiś bardzo niepoprawny kontekst. Mówiąc w ogóle o mediach, dzisiaj te media dzisiaj bardzo przyspieszyły i wyglądają już zupełnie inaczej niż jeszcze powiedzmy 15 lat temu, kiedy ja zaczynałam pracować, 16 lat temu, kiedy zaczynałam pracować w telewizji, no to jakby weryfikacja treści i szybkość przekazu była zupełnie inna. Internet ledwo działał w redakcji, na jednym komputerze wtedy, dostęp do informacji był dużo bardziej ograniczony, no i tak nie było tego wyścigu, kto będzie pierwszy, ten lepszy. Dzisiaj zdobywamy bardzo szybko informacje i w tym wyścigu bardzo często zdarza się, że dziennikarze zapominają po prostu odpowiednio informacje sprawdzić. Zmienia się też sposób, w jaki relacjonujemy i sposób, jako Państwo, jako użytkownicy mediów, też macie do nich dostęp. Na przykład też macie Państwo dostęp dużo szybciej. Choćby taki przykład, który my w Google zaobserwowaliśmy w wyszukiwarce, zamach terrorystyczny w Paryżu w 2015 roku w październiku. I co się dzieje? W ciągu dosłownie jednej czy dwóch minut, być może Państwo pamiętacie, wtedy był mecz Francja-Niemcy na stadionie w Paryżu i w ciągu zaledwie minuty od tego, gdy cokolwiek się zaczęło na stadionie dziać, pierwsze osoby wchodziły już w Google i szukały Paryż zamach, Paryż atak. W Berlinie, gdzie, tak jak mówię, był mecz Francja-Niemcy, stało się to dwie minuty po Paryżu, czyli pewnie ktoś był na stadionie zaniepokojony, co się dzieje, dał znać rodzinie, ktoś zaczynał szukać. W Londynie było to 8 minut po tych, jeszcze nawet nie zamachu, tylko coś dziwnego działo się na stadionie. Więc ta potrzeba u ludzi jest olbrzymia, żeby wiedzieć jak najszybciej i jak najwięcej, no więc media starają się nadgonić, no i niestety bardzo często się te błędy pojawiają. Ale druga rzecz, którą też te media społecznościowe zwłaszcza dają, to jest to też, że zwykły użytkownik może wrzucać do sieci różne rzeczy. I też bardzo często może generować właśnie takie nieprawdziwe informacje, co będę za chwileczkę pokazywała. To jest taka pierwsza historia. Ja będę się troszkę posługiwać różnymi mediami społecznościowymi, ale też historiami z różnych redakcji. I to jest historia z takiego typu fake news, który nam jako zwykłym użytkownikom, czytelnikom jest najtrudniej wyłapać. Pewnego dnia w tamtym roku w Reutersie, czyli uznanej międzynarodowej agencji informacyjnej, pojawił się taki artykuł o tym, że Messi mówi, że zwycięstwo klubu z Leicester to ten powód, dla którego kochamy piłkę nożną. No i Reuters rozesłał informację do różnych redakcji, ja nawet widziałam przedruk w papierze w duńskiej redakcji, czyli dzień później już opublikowany, no ale co się dzieje? Dzień później Reuters też wycofuje te informacje. Dlaczego? Otóż okazało się, że dziennikarz cały ten cytat wziął z serwisu społecznościowego Twitter, na którym znalazł takie zdjęcie z opisem ciężko pracuj i miej duże marzenia i obok z napisem no to jest powód, dla którego kochamy futbol, czyli zwycięstwo Leicester City, rzekomo napisał to Leo Messi. No tylko co się stało? Ten profil Leo Messi na Twitterze nie nazywa się Leo Messi, tylko tak naprawdę nazywa się Messi 10 Stats, czyli Messi 10 Statystyki. Cóż to jest za nazwa? Okazało się, że to był po prostu profil prowadzony przez internautów, którzy wrzucali cokolwiek na ten profil. Nie miał absolutnie nic wspólnego z Leo Messim, a dziennikarz wyłapał takie zdjęcie i taki wpis i na jego bazie stworzył cały artykuł. Więc tutaj, jak mówię, tu dla Państwa, jako użytkowników, jest to o tyle ciężkie do wyłapania, że można przypuszczać, że ten dziennikarz usłyszał to bezpośrednio od samego Leo Messi. No a tu co się stało, że no po prostu dziennikarz nie wykonał swoich obowiązków, więc zapewne ta dezinformacja nie była celowa, tylko była po prostu błędem, poważnym błędem w sztuce dziennikarskiej, że on tego nie zweryfikował. No natomiast to niestety poszło w świat.
Polska agencja prasowa również miała podobny przykład. W Warszawie pewnego dnia PAP opublikował informację: prezes Leśniodorski na Facebooku, Hasi nie będzie już trenerem Legii Warszawa. No i jak tu słusznie dziennikarz sportowy Adam Małecki napisał, że pierwszy raz zobaczył taką depeszę w ogóle. Cóż to jest za depesza, że ktoś coś napisał na Facebooku? No jakby dziennikarze, zwłaszcza sportowi, nie mają problemu z tym, żeby zadzwonić choćby do prezesa Leśniodorskiego i potwierdzić tę informację, a nie spisać z Facebooka. No i co się okazało? Trener Hasi nie był wówczas zwolniony, a cytat był z profilu na Facebooku Bogusława Leśniodorskiego. No tyle tylko, że to nie był Leśniodorskiego profil, tylko ktoś założył na prędce i na tym profilu właściwie nie było żadnych innych informacji, tylko ten jeden wpis. Więc tu znowu olbrzymi błąd w sztuce dziennikarskiej, poszło to znowu w świat. Inna sprawa, że 2 godziny później Hasi został zwolniony. Natomiast tu w tym momencie, kiedy powstały, ktoś jakoś chciał pewnie uprzedzić, natomiast tutaj no, olbrzymi błąd. Więc to są takie rzeczy, z którymi nam jest bardzo trudno sobie radzić, zwłaszcza jeśli ufamy mediom. No i efekt jest tego taki, że oczywiście tym mediom ufamy coraz mniej. No ale są rzeczy, z którymi możemy sobie radzić i zwracać na nie uwagę. I na razie opowiem o różnych tych tak zwanych fake newsach, które wszystkie są ubierane, tak jak mówię, w hasło fake news, a czasem to jest błędna informacja, a czasem dezinformacja robiona pod różnym kątem. No i takie różne typowe sposoby to są takie, że prawdziwy materiał jest wykorzystywany w złym kontekście czy w błędnym kontekście. To, co tu widzimy, jest to fragment ze spotu wyborczego Donalda Trumpa. Dużo będzie tu przykładów ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest ten moment, w którym tych fałszywych informacji wyjątkowo dużo się pojawiało. No i co my tu widzimy? Na zdjęciu są imigranci gdzieś tam przedostający się przez morze. No i lektor mówi, że to są właśnie imigranci, którzy z Meksyku próbują się dostać do USA, cała wielka fala. No i tak, co? Jest to zdjęcie imigrantów przedostających się z jednego kraju do drugiego. Tyle, że są to imigranci z Maroka, próbujący się przedostać do hiszpańskiej miejscowości Melilla w północnej Afryce, terytorialnie podlegającej Hiszpanii. Więc zdjęcie nie jest nieprawdziwe, zdjęcie dotyczy imigrantów, no jednakowoż absolutnie nie ma nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Być może kojarzycie też Państwo to zdjęcie, ono było bardzo popularne jakieś 1,5 roku temu w polskim internecie, nawet niektóre redakcje go zaciągały. No i właśnie wszyscy pisali, że Arabowie w drodze do Europy, kilka dni temu właśnie, że to się wydarzyło. No ale w sumie prawda jest taka, że to są Albańczycy uciekający do Włoch w 1991 roku. Niektórzy też jeszcze jak pisali, że to w ogóle jeszcze z II wojny światowej, tylko wykolorowane. Nie, to jest jak najbardziej Albania 91 rok. Specjalnie tu jeszcze użyłam różnych znaków interpunkcyjnych, bo gdy coś jest sensacyjne, to często zobaczymy przy tych fejkach mnóstwo wykrzykników, bardzo, nie wiem, duże litery używane w tytułach. Natomiast jak już coś jest, to tak prawdę trzeba napisać po tych sensacyjnych rzeczach, trzeba zweryfikować, zazwyczaj jest kropka, cichutko, niewiele się więcej o tym pisze. Więc tutaj, tak jak mówię, czasem się zdarza, że prawdziwy materiał jest w złym kontekście. Ja potem pokażę, jak można było takie zdjęcie w szybki sposób sprawdzić, skąd tak naprawdę pochodzi. Inna kwestia to są fałszywe strony albo profile w mediach społecznościowych, które wyglądają tak jak prawdziwe. I po prawej mamy, czy od Państwa lewej, jest wpis kogoś z rodziny Trumpa czy z zespołu Trumpa, cytującego artykuł o tym, jak oburzonego, co Hillary Clinton wyprawia, i cytuje jako materiał ze strony ABC, czyli amerykańskiej telewizji. Adres, który tu zobaczymy, Państwo chyba nie zobaczycie, jest abcnews.com.co. Tyle, że telewizja ABC ma zupełnie inny adres, bo ma abcnews.go.com. Więc tutaj ludzie być może nawet podając sobie ten artykuł, pewnie nawet nie wchodzili w tę stronę, a zdarza się, że ta strona też jest bardzo podobna po prostu z wyglądu i łatwo się nabrać. Więc tutaj zawsze na te strony internetowe warto na adresy zwracać uwagę. Z prawej strony coś innego jeszcze, co się pojawia często w mediach społecznościowych, to jest podszywanie się pod czyjś profil. I tutaj historyk Sławomir Cęckiewicz wyłapał, jak ktoś zrobił, podszywał się pod jego profil. Jego profil na Twitterze to jest Cęckiewicz,
a ktoś sobie założył profil Centkiewicz, z S. Centkiewicz. Ale co zrobił więcej? Wziął to samo zdjęcie Centkiewicza, które on ma na swoim oficjalnym profilu. Więc jeśli jesteśmy w mediach społecznościowych, to zazwyczaj przewijamy i tak szybko czytamy i nie zwracamy uwagi jakby dokładnie na ten profil, tylko widzimy zdjęcie, widzimy, że mniej więcej to wygląda jak Centkiewicz, no i się bardzo często możemy niestety nabrać. Więc zawsze patrzmy w mediach społecznościowych, jak ten profil tak naprawdę się nazywa. Niektóre profile są jeszcze bardziej zdradliwe, na przykład Twitter, jeśli ktoś z Państwa używa, to na Twitterze jest tak, że duże znaczenie mają małe i duże litery. Więc jeśli ja sobie na przykład założę profil Iwona z dużej litery, to wystarczy, że ktoś podkradnie mój profil i zamiast nazwać się Iwona, nazwie się Lwona, tylko przez małe L, które wygląda dokładnie tak samo jak duże I. Więc bardzo łatwo w tym względzie się nabrać. Na przykład na Tomasz Lis. Ciągle ktoś zakłada fejkowe konta na Tomasza Lisa, bo zamieniają L, małe L na I. I w ten sposób takie nieprawdziwe konta powstają. Tu też taki przykład, i to też chodzi o bezpieczeństwo troszeczkę nasze w sieci. Pewnego dnia zobaczyłam, że część moich znajomych zostały znajomymi na Facebooku ze Zbigniewem Ziobro, dziennikarze. No sobie myślę, no w sumie większość się z nim zna, chyba nie ma nic w tym dziwnego, choć w sumie dziwne, że przyjmują ministra jako swojego znajomego na Facebooku, no ale dobra, ja tam nie wnikam. No ale z ciekawości weszłam sobie na ten profil i nagle patrzę, że wielu zwykłych Polaków dziękuję ministrowi za przyjęcie do grona znajomych. No to dla mnie już to był sygnał, że no chyba coś tu jest nie tak, więc raczej no nie jest to pan minister. No i co się stało? Wystarczy tak naprawdę czasem popatrzeć na to, co tutaj mamy w adresie. Pokom.pl. Tu jest zazwyczaj nazwa użytkownika. I ten użytkownik tutaj to nie jest żaden Zbigniew Ziobro, tylko Monika Pytel. I wystarczyło tak naprawdę popatrzeć na tę część, żeby zobaczyć, że ktoś założył fałszywe konto. Dlaczego to jest ważne? No dla wielu osób to jest, ze względu na dziennikarzy, to jest ważne, no bo w ten sposób uwiarygadniają, będąc znajomym z politykiem, uwiarygadniają go. Czy inni politycy, czy aktywiści, jeśli zostają z nim znajomym na Facebooku, to go uwiarygadniają. Zwykły obywatel też uwiarygadnia taki profil przed swoimi znajomymi. No ale przede wszystkim to, co jest ważne, to wszyscy powinniśmy dbać o swoją prywatność w sieci. Zostając znajomym z takim Zbigniewem Ziobro, sami już powinniśmy pomyśleć, co to minister przyjmowałby mnie do znajomych, no ale dobra. Przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, że obcej osobie udostępniamy tak naprawdę swój profil, bo jako znajomy zapewne będzie mógł sporo z niego zobaczyć. Więc zawsze patrzmy też na te nazwy użytkownika. Kolejny przykład to są strony z takimi typowymi fake newsami, czyli sfałszowanymi z góry na dół wiadomościami. To są strony, na które jeśli wejdziemy, to z góry na dół wszystko wygląda super sensacyjnie, nieprawdziwie. To jest jedna z najpopularniejszy artykuł z wyborów w Stanach Zjednoczonych, twierdzący, że papież Franciszek zszokował świat, bo poparł Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. No papież nigdy nikogo po pierwsze nie wspiera. Ale co się stało z tym artykułem? Zrobiono badanie na Facebooku i okazało się, że to był najpopularniejszy artykuł, najczęściej nim się dzielono w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dużo częściej niż jakimkolwiek innym prawdziwym artykułem. Więc to pokazuje moc tych nieprawdziwych, fejkowych stron. Co ciekawe, one bardzo często powstają, no nie na przykład w Stanach. Większość stron, które w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych publikowało takie same fałszywe informacje, była prowadzonych przez kilku młodych chłopaków w Macedonii. Dlaczego? Nie dlatego, że Trump czy ktokolwiek się z nimi dogadał. Nie dlatego, że jakaś rosyjska propaganda, jakby się twierdziło, przyszła do młodych chłopaków i powiedziała, róbcie to. Nie. Oni odkryli, że to jest doskonały pomysł na zarabianie pieniędzy. Bo jeśli miliony ludzi zaczynają klikać w jakąś stronę, no to do nich spływają reklamy. Coraz więcej reklamodawców chce być na takich stronach. No i niestety takich stron powstaje coraz więcej.
W trakcie, bardzo często właśnie się dzieje tak w trakcie wyborów, że powstają takie fałszywe strony. I na przykład taka fałszywa strona powstała też, takie, nawet nie strona, fałszywe materiały, to jest druga rzecz. To jest na przykład takie, że nie cała strona, ale wrzuca się do sieci sfałszowane, nieprawdziwe informacje. I to jest znowu przykład ze Stanów. Bardzo popularne memy, bardzo popularne wpisy w internecie o tym, że te całe wybory to jest przekręt, bo wyborcy Hillary Clinton mogą głosować na nią przez SMS-y, a wyborcy Trumpa muszą iść do wyborów, do punktu wyborczego. No samo brzmi abstrakcyjnie, no bo jak to jest w ogóle możliwe, że z góry można wiedzieć, na kogo głosować i jedni mogą, a inni nie. Więc oczywiście to była kompletna bzdura, no ale niestety w emocjach wyborczych sobie to żyło swoim życiem. Inne takie przykłady to było na przykład w Rumunii w trakcie wyborów. Pojawiło się w Rumunii w 2015 roku, mało miejsce podpalenie klubu muzycznego, w którym to podpaleniu zginęło bodajże około 50 osób. Winiony był rząd za to, że procedury bezpieczeństwa w kraju są nieodpowiednie i tak dalej. W każdym razie rok później, tuż przed wyborami, pojawiło się wideo, nie wiem czy Państwo, pewnie nie wszyscy wiedzą, jest taki zespół Anonymous, który nagrywa w maskach różnego rodzaju wideo, strasząc możnych tego świata ujawnieniem informacji i tak dalej. No i pojawiło się takie wideo z Anonymous, którzy stwierdzili, że słynny George Soros przelał pieniądze na konta rumuńskiego rządu, żeby to rumuński rząd podpalił ten klub. No i takie wideo zaczęło sobie funkcjonować. Ono wyglądało bardzo wiarygodnie, bo było podobnie zrobione. Natomiast wystarczyło sprawdzić, że tak naprawdę pochodzi ze strony na Facebooku, na której nic nie ma, że na stronie Anonymous tego wideo nie ma, mimo że wszelkie inne wideo jest. No więc to był taki typowy przykład fejka. W Polsce bardzo też dużo takich fałszywych właśnie wrzutek typu memy powstało w trakcie debaty o wzmocnieniu prawa antyaborcyjnego. I na przykład pojawił się taki wpis ze zdjęciem Ewy Chodakowskiej, trenerki fitness, i z jakimś cytatem rzekomo z niej na temat kobiet, które zrobiły aborcję. Bardzo mocny, jednoznaczny i tak dalej. No i Chodakowska, tu będę opowiadać, jak sobie z tym radzić, ale absolutnie zaprzeczyła, że nigdy takich słów nie powiedziała. Zresztą, gdybyśmy próbowali wyszukać takiego cytatu, nigdzie byśmy nie znaleźli. One się pojawiły tylko na tych zdjęciach rozprowadzanych po internecie. Tak samo takie fałszywe memy powstawały choćby o Filipie Heiserze. No więc tego jest całe mnóstwo, bardzo, zresztą często bardzo szkodliwych i chyba najtrudniejszych do zwalczania materiałów. Kolejna rzecz to jest manipulacja treścią, ale przede wszystkim taką treścią wizualną, czyli na przykład zdjęciami. Tutaj widzimy zdjęcie też z wyborów w Stanach, opisane o tym, że była taka plotka, że nielegalni imigranci też idą do wyborów, oszukują ośrodki wyborcze, idą do wyborów i wszyscy głosują na Hillary. No i tu było zdjęcie takiego nielegalnego imigranta idącego głosować, ale zostaje zatrzymany przez tą policję zajmującą się właśnie tam migrantami. No ale co tak naprawdę tu na zdjęciu widzimy? To co widzimy, to jest kolejka prawdziwa oraz doklejona ta sytuacja z aresztowaniem mężczyzny z zupełnie innej sytuacji, z zupełnie innego zdjęcia. Więc takich manipulacji treścią też jest sporo, potem jeszcze parę przykładów pokażę. Ja się kiedyś śmiałam, niestety już nie znalazłam w sieci tych materiałów, ale jakiś czas temu przez 2 dni się tak okropnie śmiałam, bo najpierw na profilu KODU pojawiło się zdjęcie na Facebooku, zdjęcie z Nowego Jorku z wielką reklamą na 5 Alei, na której się wyświetlił napis Beata podpisuj. No i cała dyskusja na stronie KODU była taka, że ale oj, ktoś to zorganizował, tę reklamę w Stanach, ale super, że wszyscy to zobaczyli. A sobie myślę, no okej. No i sprawdziłam i okazało się, że po prostu ta reklama została podmieniona. Tam była zupełnie inna reklama, w Photoshopie ktoś podmienił, no ale tam było dosyć duże rozgoryczenie na stronie KODU, gdy się dowiedzieli, że to nieprawda, że ktoś ich wkręcił z ich ludzi. Dzień później jakby ktoś wkręcił, tutaj był fake na Beatę Szydło, dzień później był fake na Mateusza Kijowskiego, bo znalazło się w sieci takie zdjęcie, w którym leży taki rozwalony na sofie, wygląda na dosyć pijany,
nieudanego, no wyglądało to zdjęcie paskudnie. Co się okazało, po prostu ktoś sfotoshopował głowę, a zdjęcie było z jakiegoś Rosjanina z 2008 roku. Ale tak naprawdę takie materiały są najłatwiejsze do wykrycia, tak jak mówię, zaraz będziemy się tym bawić. No i ostatnia rzecz, parodia. Tutaj mamy młodzież, ale pozwolę sobie pokazać. Mnóstwo jest stron typowo parodiujących newsy, ale są to strony, które zawsze informują nas, że to jest strona z właśnie newsami parodiującymi. No i co my tu mamy? Ja z pewnego powodu to pokazuję. Historię orangutana, który zgwałcił irlandzkiego turystę. Proszę? Proszę? No, gdzie orangutan? W każdym razie, wystarczyłoby wejść choćby zawsze, jeśli wejdziemy w sekcję na stronie internetowej, choćby o nas, tak jak tutaj, to się dowiemy, że strona, z której ten wycinek pochodzi, czyli World News Daily Report, to tutaj opis w ogóle About Us jest tak absurdalny, że nikt by nie uwierzył, że to jest jakakolwiek strona newsowa, tak? Ale potem, gdy zjedziemy jeszcze niżej, to jest wyraźnie napisane, że to jest strona o wymiarze satyrycznym, więc nie ma jak się nabierać. Jak przejdziemy dalej i wejdziemy choćby w główną stronę tej strony z tym newsem, to zobaczymy, że wszystkie newsy są takie, że jak czytamy tytuły, to nam się chce śmiać, tak? Czyli mamy na przykład kobietę aresztowaną za to, że szkoliła wiewiórki, by zaatakowały jej chłopaka byłego. Mamy, że hakerzy grożą, że ujawnią sekstaśmy premiera Justina Trudeau z Ivanką Trump, więc wszystko to brzmi fantastycznie. No, ale czemu ja to pokazuję? Oto nas. Ojej, och. No proszę, chciałam pokazać i chyba usunęłam, ale to ja muszę to pokazać. To przepraszam, przejdę szybko do innej prezentacji, w której to mam. Musiałam niechcący usunąć, bo to jest. Czy ktoś już wie, co ja teraz pokażę? Mhm. Już pokazuję. Dokładnie tak. To może znajdziemy. Otóż na stronie TVP Info, no już może nie będę szukać, na stronie TVP Info, mam nadzieję, że to usunęli, pojawił się cały artykuł na ten temat. No i co, po pierwsze, ja nie jestem w stanie wręcz uwierzyć, czemu telewizja publiczna publikuje coś takiego na swojej stronie. Uważam, że to nie jest żaden news. Natomiast no przede wszystkim ktoś nie doczytał podstawowych rzeczy na stronie, którą wszedł, przetłumaczył, no i no, szczerze mówiąc, został po prostu pośmiewiskiem. Więc zawsze właśnie, jeśli odwiedzamy takie różne strony, zawsze mówię, jeśli coś czytamy i myślimy sobie, to jest niewiarygodne, no to zapewne jest po prostu niewiarygodne i nie ma w to, co wierzyć. Po internecie niedawno krążyło też po polskim internecie, w trakcie demonstracji takich dużych, niedawnych na Białorusi. Być może Państwo widzieliście, było takie zdjęcie ormo goniące nagiego mężczyznę z flagą Białorusi. Piękne zdjęcie. Mężczyzna ma takie piękne, atletyczne ciało, jest nagi i ucieka z tą flagą. No i wszyscy piszą niewiarygodne zdjęcie, niesamowite zdjęcie. No ale jak coś piszemy niewiarygodne, to pewnie jest niewiarygodne. No i wystarczyło sprawdzić, było to zdjęcie, w które został ten sportowiec wstawiony i jeszcze mu usunięto po prostu bieliznę na Photoshopie. A normalnie jakby było na tym zdjęciu coś zupełnie innego. Więc zawsze mówię, że to hasło niewiarygodne, to powinno nam dać do myślenia. No i teraz tak, jak w sumie radzić w ogóle z takimi rzeczami, jak weryfikować? Ja zawsze mówię, że są różne narzędzia, które nam mogą pomóc. Różne, mniej, bardziej zaawansowane, aczkolwiek to podstawowe, które mamy, to jest nasz mózg. To jest podstawowe narzędzie do weryfikacji treści, ale muszę powiedzieć, że jest to narzędzie, które zazwyczaj zawodzi, niestety. No ale z czym musimy sobie radzić? Po pierwsze, tytuł. Zawsze zwracajmy uwagę na tytuły artykułów, które znajdujemy. No i tu jest taka rzecz, którą wyłapałam na Twitterze, pojawiła mi się u kogoś na profilu. Artykuł zatytułowany "To selfie 13-latki z pozoru wydaje się normalne, gdy się jednak bliżej przyjrzysz, zobaczysz coś przerażającego".
Zazwyczaj, jeśli się pojawiają takie artykuły, w których w tytule nie ma nic, żadnej treści, tylko właśnie zobaczysz coś przerażającego, odkryjesz coś strasznego, to będzie okropne, czego się dowiesz, no to można się spodziewać, że no prawdopodobnie nie ma to, no że jest to prawdopodobieństwo fejka. Na Facebooku jest to jeszcze tym bardziej niebezpieczne i przypuszczam, że to jest taki przykład, bo ja w ten artykuł nie weszłam. Na Facebooku bardzo często pojawiają się takie nieprawdziwe informacje, które są wirusami. To znaczy jedna osoba kliknie i każda kolejna, która kliknie, to się jej publikuje na profilu. Więc to jest też duże niebezpieczeństwo. Nie należy po prostu w takie artykuły klikać. Z tego, co w ogóle, zaraz powiem, jak jeszcze sprawdzić. Natomiast doświadczenie ostatnich miesięcy uczy, że zazwyczaj, właśnie głównie na Facebooku, takie artykuły, które są nieprawdziwe i takie wirusowe, to zazwyczaj tak. Po pierwsze, artykuły, które przewidują przyszłość, a zazwyczaj straszne katastrofy, że znamy przyszłość, wiemy, co się wydarzy i wszystko to jest przerażające, to zazwyczaj jest nieprawdziwe. Tak jak mówię, tego typu rzeczy. Podobnie bardzo często takie nieprawdziwe historie to są wielkie odkrycia medyczne. Lek na raka i tak dalej z bardzo krzykliwymi tytułami. To zazwyczaj też jest prawdopodobieństwo, że nie jest prawdziwe. To jak sobie z czymś takim poradzić? No ja zawsze rekomenduję, żeby na przykład wziąć coś z tytułu, choć tutaj w tytule nic właściwie nie znajdujemy, więc tu bym odpuściła, ale jeśli coś jest choćby z tym orangutanem nieszczęśliwym, to wystarczy fragmenty z tego tytułu wrzucić do wyszukiwarki. Czy znajdziemy to na innych stronach, czy inne strony nam tą historię jakoś podpowiedzą. Ale po drugie, zawsze warto, choćby na Facebooku, popatrzeć na adres strony, do której nas to przekierowuje. Zawsze na dole jest na Facebooku pod artykułem początek choćby adresu strony. No i tutaj adres strony jest popularnie.waw.pl. Tak jak mówię, ja się trochę bałam wchodzić w tę stronę, więc na początek weszłam w Google i wpisałam ten adres samej tej strony, popularnie.waw.pl. Z góry na dół wyświetliły mi się artykuły same z takimi tytułami. To straszne, to ciebie przerazi, nie chcesz tego wiedzieć i tak dalej. Czyli z góry można się spodziewać, że jest to po prostu strona jakaś z tego typu, już nazywajmy to fejkami i tak dalej. Natomiast koniec końców weszłam na tę stronę i czasem od razu znakiem jest dla nas też dziwne formatowanie strony, jeśli na przykład strona ma mnóstwo reklam, takich paskudnych, zazwyczaj to są czasem strony, że z góry na dół mamy jakieś tam, o jakiejś żółci z żołądka, o jakichś dziwnych chorobach skórnych, to wszystko zostanie wyleczone, bla bla. To są zazwyczaj strony, które czy to w jakiś właśnie sposób mogą być tymi fejkami, ale na przykład co tu się stało? Ja koniec końców na bezpiecznym tam sposób weszłam na tą stronę popularnie.waw.pl, no i tak wygląda główna strona. I ona po prostu nie istnieje. Ta strona istnieje tylko w tym momencie, kiedy są tworzone takie fałszywe informacje. Na stronie głównej po prostu nic nie ma. Dlatego to tym bardziej jest taki znak, że w takie strony lepiej po prostu nie klikać. Co jeszcze powinniśmy zwracać uwagi? Na źródła informacji w artykule. Kilka razy będę tu teraz wracać do tej historii Magdaleny Żuk, bo to jest taki przykład, gdzie bardzo szybko mnóstwo nieprawdziwych, niesprawdzonych historii się rozchodzi. Ludzie żyją tą historią, bo jest bardzo emocjonująca, do tego zagadkowa, więc internet po prostu roi się od różnych internetowych detektywów, którzy już wszystko wykryli. No ale mówiąc o źródłach informacji, na razie pokażę stronę arabską. Najpopularniejsza, jedna z najpopularniejszych arabskich telewizji, Al Arabiya i ich strona internetowa, pisze o tej sprawie Magdaleny Żuk. No i w pewnym momencie powołuje się na źródło. Polskie media, co podają polskie media i podaje, że strona informacyjna Stormfront sugeruje, że Żuk została seksualnie wykorzystana przez pracowników hotelu tuż przed śmiercią. Ja w ogóle, moja pierwsza myśl była Stormfront, jak może się tak strona internetowa nazywać, już mi tu jakieś niemieckie dziwne konotacje przyszły do głowy, prawda? No i wchodzę, na cóż to arabska strona się powołuje,
Otóż powołuję się na stronę tak zwanej White Power, czyli nacjonalistów, czy neonazistów właściwie. I nie jest to strona informacyjna, tylko to jest forum dyskusyjne. To nie ma ze stroną informacyjną absolutnie nic wspólnego. A z Polską to tym bardziej, bo to jest w ogóle brytyjska strona. Więc dla mnie to w ogóle, ja już nawet do tej Al-Arabii napisałam, bo ja mam taką brzydką przypadłość, że czasem jak mnie coś wkurzy, to od razu reaguję. I napisałam właśnie, że, ale nie dostałam odpowiedzi. Czasem się zdarza, że odpisują, ale tu nie dostałam odpowiedzi, bo dla mnie to jest w ogóle już absurdem, że arabska strona powołuje się na stronę, która jest absolutnie antyarabska, w ogóle antymuzułmańska i taka pełna hejtu. Więc zawsze, jeśli znajdujemy w artykule jakieś inne źródła, warto je sprawdzić, prawda? Zobaczyć, co to są za źródła. Wyjść z artykułu. My mamy taką przypadłość, że jak czytamy na przykład Facebooka, zwłaszcza na telefonach, to sobie tak zjeżdżamy w dół i coś tam nam mignie, coś tam przeczytamy, zazwyczaj tylko artykuł i jedziemy dalej. A to, co powinniśmy, jak czytać media społecznościowe, to jak mamy tu artykuł, to powinniśmy to oglądać tak. Czyli mamy artykuł, otwieramy ten artykuł. Dziwi nas coś, przechodzimy dalej. Nie wiem, sobie wyszukamy w wyszukiwarce, albo jeśli przewołuje się na jakiś inny artykuł, to otworzymy ten kolejny artykuł. No niestety bardzo często tego nie robimy i skupiamy się tylko na tytule, czy przebiegamy okiem, no i możemy zaliczyć tego typu wpadki. No i teraz tak, ważne są też dowody, które się w artykule pojawiają. Jeśli jeszcze tutaj o źródła informacji chodzi, no to tak jak mówię, ważne jest też to, że jeśli przeczytamy coś, co nie do końca wierzymy, warto sobie w wyszukiwarce dodatkowo sprawdzić, wyszukać, co na ten temat inne media piszą i tak dalej. Tu kilka podpowiedzi chciałam dać. Pozwolę sobie wejść w Google. Google ma kilka takich funkcjonalności, które dla nas mogą być bardzo przydatne. Czyli oprócz wpisywania tu zwykłych haseł, możemy sobie w różny sposób zawężać wyszukiwanie, no po prostu doskonalić się w tym wyszukiwaniu. Więc powiedzmy, na początek nie będzie o fejkach, tylko od tak trochę z boku, wpiszę sobie swoje imię i nazwisko, jakby mnie mało tu było. No jak wpiszę Beata Biel, to mam ponad 470 tysięcy wyników. Nie dlatego, że ja jestem taka popularna albo jakakolwiek inna Beata Biel, tylko Google teraz szuka wszystkich stron, na których jest słowo Beata i słowo Biel. Jeżeli mam takie, a nie inne nazwisko, no to tych stron po prostu jest dużo. Więc to, co należy zrobić, jeśli szukamy na przykład jakiegoś, znajdujemy w artykule jakieś źródło, powołuje się artykuł na jakąś osobę i chcemy sprawdzić, no to wpisujemy to imię i nazwisko, ale wstawiamy w cudzysłów. No i wtedy szuka bardzo konkretnie tej osoby, tak? Więc jak szukamy osoby, szukamy nazwy firmy, szukamy cytatu, no to warto sobie to zrobić w ten sposób i możemy wtedy materiału wyszukać. To, co jest też ważne, to przechodzimy, warto przejść tutaj na przykład w ustawienia. W ustawieniach w Google jest tu coś, co się nazywa szukanie zaawansowane i tu możemy kilka dodatkowych rzeczy jeszcze zrobić. Czyli możemy na przykład, jeśli chcemy ograniczać wyszukiwanie, to możemy tu wpisywać słowa, których nie chcemy zobaczyć. Czyli tu na przykład mamy żadne z tych słów. Powiedzmy, że chcemy wiedzieć o mnie, ale nic, co nie jest związane z Twitterem, gdzie jestem niepopularna, tylko często piszę. Więc dajemy tutaj Twitter i nie chcę wyszukiwać nic, co jest z tym portalem związane, więc w ten sposób sobie ograniczymy. Tu możemy, co jeszcze możemy zrobić? Możemy wybrać na przykład, w jakim języku chcemy wyszukiwać informacje. Możemy wybrać na przykład konkretny rodzaj pliku, co jest bardzo fajne. Czasem potrzebujemy, a na przykład na uczelnię chcemy się, nie wiem, czy robimy jakąś prezentację na konferencję, czy gdziekolwiek i chcemy się czymś zainspirować, możemy wpisać hasła, które nas interesują, a potem sobie wyszukać tylko pliki, które są PowerPointami, prawda? I już mamy, coś tam nam może pomóc. Ale przede wszystkim to, co jest dla Państwa najważniejsze, to jest to wyszukiwanie konkretnych haseł, czyli albo w cudzysłowie, albo tu wpisujemy jako dokładne wyrażenia. To, co też jest fajne, to jest na przykład tutaj, że możemy przeszukiwać, wyszukiwać danego hasła w konkretnej witrynie albo domenie. To, co ja bym jeszcze polecała w ogóle, to jeszcze z narzędzi Google, żeby się pobawić, jeśli chcielibyśmy wiedzieć więcej, prawda? Jak już jesteśmy w tej sprawie Magdaleny Żuk, wszyscy Polacy, widziałam w internecie, są prawie że detektywami, to co możemy, przechodzimy do Google Tłumacza. I Google Tłumacz może być też bardzo pomocny, czyli wybieramy polski i arabski i wpisujemy Magdalena Żuk. I Google nam przetłumaczy, jak zapisać to po arabsku,
możemy skopiować i wyszukiwać w ten sposób. Więc ja sobie tu skopiuję. Ale później... Ale no, ale przy... nie ma tego złe... A później, no bo ja czytałem poradki, się nie wiem, co... A nie, 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 oczywiście, tak, tak, no tutaj zweryfikowanie. Nie, nie, tylko mówię, gdybyśmy chcieli wiedzieć na przykład, co tamtejsze źródła piszą, tak, żeby wiedzieć więcej. Więc w ten sposób możemy wyszukać artykułów jeszcze po arabsku i tak dalej. No ale też wiadomo, że musimy je przetłumaczyć jakoś. Więc to, co możemy zrobić, to albo skopiować tę treść, co nie jest w sumie bardzo pomocne, ale też możemy w Google, kopiujemy sam adres strony internetowej, idziemy do Google Tłumacza. Nie, 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 tam, to już, ja już wiem, tam jest wszystko, już sprawdziłam. Nie, nie, sprawdziłam, nie dam nic, co by było. I sobie tłumaczymy całą stronę internetową. Na polski ona będzie czasem koślawa. Najlepiej, jeśli ktoś zna angielski, bo najlepiej te tłumaczenia wychodzą na język angielski, ale już możemy coś tam poczytać, coś spróbować zrozumieć. Ja oczywiście nie znam się na tyle, że nie wiem, czy wyszłam na stronę na pewno arabską, czy przypadkiem jakąś perską i tak dalej. Zawsze coś, tak jak mówię, jeśli ktoś zna angielski, no to te tłumaczenia z arabskiego na angielski są dużo lepsze. Więc tak możemy się czasem pobawić, wiadomo, to dopiero jak mamy więcej czasu. Zazwyczaj nie mamy czasu na to, żeby aż tak czytać informacje, ale czasem warto i o tym pamiętać. Teraz na co jeszcze zwracać uwagę? Dowody. To się wydarzyło znowu, sprawa Magdaleny Żuk, dowody. Cały internet żyje od wczoraj tym, że chłopak Magdy Żuk, który już zdaniem niektórych internautów jest jednym z głównych podejrzanych, tam już internauci całą siatkę rozpracowali, no i całe mnóstwo wpisów na forach, że ów chłopak jest synem dziennikarza Gazety Wyborczej z Wrocławia, Artura Żuka, Artura Włodarskiego. No i co się dzieje? Oczywiście to są internauci, to nie są dziennikarze, no ale jednak zostawiają tego całe mnóstwo w sieci. Inna sprawa, że tutaj zacytowałam część wpisów z mediów, choćby Niezależna.pl czy Gazeta Wrocławska. Nikt tych forów nie moderuje, więc tam można pisać wszystko, oskarżać wszystkich o wszystko niestety. No ale co się stało? W końcu Artur Włodarski, dziennikarz, no nie wytrzymał. No po prostu, bo to już, i to jest coś, co jest w ogóle bardzo ciężko na odwrócić. Więc jeśli nie mamy dowodów, dlatego mówię, że nasza odpowiedzialność jako użytkowników internetu jest olbrzymia, bo my jesteśmy w stanie nawet takimi nieprawdziwymi informacjami wyrządzić dużo krzywdy. Jest taka śmieszna historia w ogóle, ona jest ze Stanów. Jest taki chłopak, który umiera właściwie przy każdym zamachu terrorystycznym. Znaczy przy każdym zamachu terrorystycznym w internecie jest mnóstwo jego zdjęć. Albo że umarł, nasz przyjaciel zmarł, mój brat zaginął, czy ktoś ma jakieś informacje, bo był w tym samolocie. No całe mnóstwo historii. W końcu dziennikarze francuscy z France 24 postanowili sprawdzić w ogóle, o co w tej historii chodzi. No i co się okazało? Chłopak miał bardzo duże długi w Stanach wobec wielu osób. I ci ludzie jakoś się ze sobą, że tak powiem, spiknęli i postanowili, że to będzie zemsta. Że jako zemsta będą publikować regularnie, że on nie żyje. Więc mówię, my jako uczestnicy internetu, no też potrafimy niestety dużo bardzo złego czasem zrobić. Więc nie tylko dziennikarze. Jeszcze oprócz tego, że patrzymy czasem na tytuły, to jest właśnie świetny przykład, że patrzymy na tytuły. Wycięłam to, to jest jedna z dziennikarek, której jest bardzo przykro, było kilka tygodni temu, że zmarł Umberto Eco, uczyła się od niego krótki form, chciała zrobić z nim wywiad, jest jej przykro, że przed snem przyszła wiadomość o śmierci Umberto Eco. Rzecz w tym, że ona zerknęła na zdjęcie, zerknęła na tytuł, zerknęła, że to Newsweek być może, ale już nie kliknęła, bo gdyby kliknęła, to wiedziałaby, że już ponad rok nie może tego wywiadu zrobić, bo Umberto Eco zmarł w tamtym roku. Więc zawsze klikajmy na te artykuły. My mamy, mówię, tendencję, że szybko jedziemy w dół, w dół, w dół, no i nabieramy się na tego rodzaju historię.
Teraz będzie taka kolejna historia, na co zwracamy też, tak jak mówię, czy strona nie jest satyrą. Być może część z Państwa zna stronę Aż Dziennik. To jest polska najpopularniejsza strona z satyrą. Ja uważam, że akurat często komentarze polityczne mają lepsze niż nie jeden publicysta tam. Rafał Madejczak właściwie, bo to on to robi. Natomiast, no i to są takie przykładowe tytuły, tak? W tym roku bocianów w Polsce już nie zobaczymy, właśnie odleciały do ciepłych krajów. Wydawałoby się, że na te tytuły w aż dzienniku nie można się nabierać, nie da się nabierać, ale tak jak mówię, bardzo często, dokładnie, bardzo często jest tak, że te artykuły człowiek sobie myśli, nawet zresztą sam autor kilka razy mówił, że czyta czasem newsy i myślisz sam, że to jest satyra, a czasem jak napiszę jakiś artykuł, potem sobie myślę, że może lepiej go nie publikować, bo może się okazać prawdziwy. No i bardzo często się nabierają na niego i to jest kilka przykładów. TVP, Gazeta Pomorska, jakiś polityk nabrał się na to, że w Wiadomościach Chrystus ze Świebodzina się pojawił. No cały, bodajże minister Macierewicz w którymś momencie się nabrał i powoływał, więc no, nie, czasem mówię, coś wydaje nam się super absurdalne i nawet tego nie sprawdzimy, nie klikniemy dwa kroki dalej, no i stąd taka olbrzymia wpadka. No i co jeszcze warto sprawdzić? Tak jak mówię, warto weryfikować informacje w innych publikacjach i tak dalej, warto weryfikować, wejść do Google'a, sprawdzić i tak dalej. I teraz zrobię taką trochę na odwrót historię, jak wykryłam fejka, ale mam nadzieję, że ludzie go sobie tak weryfikowali. Jest takie narzędzie, które się nazywa Google Trends, które Państwu bardzo polecam, pokażę tylko na szybko. To jest taka adres, to jest google.pl/trends. I to jest takie narzędzie, które pozwala nam zobaczyć, czego Polacy szukają w Google. Google to jest dzisiaj olbrzymia baza wiedzy, bo przychodzimy tam po informacje, ale też dużo zostawiamy, więc możemy, jak zbierzemy te wszystkie dane, no na przykład spytałabym teraz Państwa, gdybyście mieli skończyć zdanie nigdy nie pojadę na wakacje do, to proszę powiedzieć, wszyscy w jednym momencie, żebyśmy powiedzieli, nigdy nie pojadę na wakacje do? No więc każdy z nas powie coś innego, ale tworzymy pewną bazę, tak? Możemy powiedzieć, że ludzie z Ostródy nigdy, większość powiedziała, że nie pojedzie do Ostrowca, dwie osoby powiedziały, że nie pojadą do Rosji, możemy stworzyć pewną, do Egiptu, dokładnie, możemy stworzyć pewien nasz obraz i przez to, czego szukamy w wyszukiwarce, też możemy stworzyć nasz obraz. Ja już się dzisiaj śmiałam właśnie do pana Tomka, że możemy stworzyć nawet taki obraz Polaka. Tutaj to, co widzimy na głównej stronie, to jest te wyszukiwania o największej popularności dzisiaj w Polsce. Ja już to wiem zawsze, że jak jest weekend, to Polacy są bardzo wysportowani. Znaczy siadają przed komputerem i szukają informacji o sporcie. I tutaj z góry na dół będą te informacje o sporcie. Więc tutaj jest, znaczy to są takie informacje, które w danym momencie dużo osób, jest duże zainteresowanie. Tu jak sobie wejdziemy też w wyszukiwanie, to możemy zobaczyć najpopularniejsze, to są te wyszukiwania, a to mamy Stany Zjednoczone, ale to pokażę Polsce. Dzisiaj w Polsce to co godzinę się aktualizuje, więc to są te tematy, które Polaków dzisiaj kręcą. Więc tu sobie można, naprawdę to są czasem ciekawostki, widać też różnice kulturowe. Na przykład zawsze jak jestem w Rumunii i robiłam te warsztaty z Google Trends, to zawsze im mówiłam, że ja już wiem, co tu będzie na pewno, a oni mówili co, a mówię horoskop, a oni co, horoskop. I okazuje się, że Rumunii po prostu nagminnie, codziennie, namiętnie szukają informacji o tym, co jest w horoskopie, więc to też coś o kraju opowiada. No ale co możemy tu też zrobić? Można sobie wpisywać różne hasła, żeby zobaczyć, czego Polacy w danym temacie szukają. Dzisiaj nam to nie wyjdzie na pewno, ale spróbuję. Wpisałam hasło Polska. I tu sobie można wygrać na przykład, czego Polacy szukają o Polsce w Polsce. Wybierzemy sobie kraj. Można też wybrać województwo. No i sprawdźmy sobie w ostatnim tygodniu. I gdy zjedziemy tu na dół, to dla danego, tu można wpisywać wszystko, bezrobocie, korepetycje, no czegokolwiek. Ale zjedziemy sobie tutaj na dół i ja wtedy zjechałam na dół, żeby tu są najpopularniejsze wyszukiwania, czyli widać matura jest, bo matura wśród najpopularniejszych, ale weszłam wtedy też na zyskujące popularność. To są takie, że jak patrzę na tydzień, to w porównaniu z poprzednim tygodniem coś tam bardzo urosło. Nie wiem, co tutaj się pojawi. Eurowizja, Nestle, Liga, no więc nic takiego, widać, że nic tu dziwnego się nie działo. Ale proszę zobaczyć, co mi się wtedy, oj, nie to chciałam pokazać.
No, zdradzę już chyba całą moją historię, co chciałam pokazać. Oto, co mi się wyświetliło, najpopularniejsze, najbardziej wzrostowe wyszukiwania. Nowa choroba trafiła do Polski. Śmiertelna choroba trafiła do Polski. I sobie myślę, Boże, co się dzieje w ogóle? A ja się odłączyłam od newsów. I to jest tak, że jeśli tu się pojawiało hasło na przykład przebicie, to oznacza, że w porównaniu do poprzedniego tygodnia ten wzrost wyszukiwań jest o ponad 5000%. Myślę sobie, mój Boże, no więc co zrobiłam? Weszłam do Google. No i najpierw wyszukiłam, czy coś się z tym hasłem groźna choroba trafiła do Polski w ostatnim tygodniu pojawiło. Bo można też zawężać do konkretnego czasu. No ale odniosło mnie tylko do tego artykułu, do tego forum dyskusyjnego. No i dyskusyjne, tylko patrzę, no rzeczywiście jest, no ale tam są tylko 4 wpisy. Więc sobie myślę, że 4 wpisy w Polsce nie generują takiego wzrostu wyszukiwań. A jeszcze w tych wyszukiwaniach można porównać, jak jedno hasło było wyszukiwane z innym. I na przykład są takie hasła, których Polacy bardzo intensywnie zawsze szukają. I to jest na przykład piwo. Więc porównałam śmiertelna choroba, czy tam groźna choroba w Polsce porównałam z piwem i okazuje się, że piwo w ogóle jest płaskie, a ta groźna choroba olbrzymi wzrost. Więc to musiała być duża liczba osób. Więc przeszłam do artykułu. Jest jakaś artykuł o komarach. No tyle, że tylko, że ten artykuł jest z 2012 roku, więc to dalej nie rozwiązało mojej zagadki. No i sobie pomyślałam, że pewnie na Facebooku ktoś wrzucił taki artykuł, napisał 2 zdania i znowu się zdarzyło to, że ludzie czytają tylko tytuł i opis. Ale nie, nie było takich linków. No więc już, że tak powiem, zgłupiałam i wpisałam samo groźna choroba trafiła do Polski. Uwaga, teraz się pojawi coś nieprzyjemnego na ekranie, ale pojawiły mi się same takie zdjęcia. I okazało się, że to był ten wirus, czyli kto kliknie w zdjęcie, kto kliknie w materiał, to po prostu mu się to rozprzestrzenia. I dlatego pokazuję, bo tak naprawdę mam nadzieję, że Polacy, ten wzrost wyszukiwań w wyszukiwarce wynikał z tego, że ludzie znaleźli to w Google, na Facebooku i na przykład zanim kliknęli, to może sobie szukali, no nie wiem, może wchodzili w tę wyszukiwarkę i próbowali sprawdzić. No ja bym to zawsze tak polecała, że tak to należy zrobić. To wygląda przerażająco, ale gdybyśmy się temu przyjrzeli, to jak ja to zobaczyłam, to zdjęcie, to się zaczęłam po prostu śmiać, bo z bliska to zdjęcie wygląda po prostu jak jakiś ufoludek. No to jest tak niewiarygodne, wygląda z daleka obrzydliwie, ale z bliska jest tak naprawdę śmiesznym zdjęciem, więc ja naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, czemu ludzie... I muszę przyznać, że ja już dosyć późno to wyłapałam, więc pewnie część osób usunęło z profili publicznych z Facebooka, no ale na wielu profilach dalej to znalazłam. No i mówiąc właśnie o zdjęciach, też zawsze powinniśmy, albo na razie cofnę, żeby nam się to nie pojawiało. Jeszcze może tutaj z tymi weryfikacją w innych publikacjach. Parę tygodni temu już pokazywałam, że tam był smutek, że ten Umberto Eco znowu umarł, ale tak, ale niedawno w Polsce umarła Tina Turner. Co ważne, umarła tylko w Polsce, znaczy nigdzie więcej nie umarła. No i znowu jak to zweryfikować? No jest gorący news, wszyscy na Facebooku o tym piszą, na Twitterze, gdzie się da. No ale dobra, no może to jest trochę za wcześnie, żeby szukać w mediach, no ale wchodzimy, nie wiem, Wyborcza, Niezależna, nie wiem, Onet, no cokolwiek tam jest naszym medium, któremu ufamy, wchodzimy, sprawdzamy, nie ma nic, no to już powinna być wątpliwość. Jeśli mówimy w obcych językach, najlepiej wejść, a nawet jak nie mówimy, to jeśli umiera Tina Turner, wejdźmy na BBC, to nawet jak nie rozumiemy, no to tam będzie jej zdjęcie. Nigdzie nie było. No i drugie takie właśnie rzecz, którą możemy zrobić, no to znowu możemy wejść tutaj w to narzędzie Google Trends, wpisujemy to hasło, które nas interesuje, ale możemy sobie ograniczyć wyszukiwania do ostatniej godziny. No i ja wtedy tak zrobiłam, że ta Tina Turner wpisałam, ostatnia godzina, tylko wybrałam cały świat. Już możemy sobie tak dla eksperymentu pokazać, ale zostawię tę Polskę. No i jak wpiszemy to hasło, no to tutaj potem zobaczymy mapę z krajami, które szukają danego hasła. I to rzeczywiście było tak, że tu była płaska linia z tą Tiną Turner i tu nagle taki skok na parę minut przed moim wyszukiwaniem. I co się okazało? Właściwie jedynym krajem, który szukał tej Tiny Turner była Polska.
co jest po prostu doskonałym przykładem, takim sygnałem, że jeśli tylko Polska tak intensywnie szuka tej TIN, gdyby umarła, to tu wszystkie kraje miałyby po 100 punktów wyszukiwań, a tylko 100 punktów miała Polska. No więc no niestety ta Tina Turner mówi, że tylko w Polsce umarła. To był zresztą taki ciąg, bo Tina Turner, tydzień wcześniej Maciej Musiał, aktor z Rodzinki, więc no to jest taka niestety zabawa w trochę w uśmiercanie, że ktoś puszcza takie fejki. Przy czym to jest też taki dowód, że ja się zawsze śmieję, że te tak zwane fake newsy to nie jest nic nowego, bo pewnie większość z nas kojarzy Czarną Wołgę, która przez lata jeździła po polskich ulicach porywając dzieci. Ale też był bardzo popularny, taki nawet film powstał, Paul McCartney is dead, bo co jakiś czas Paul McCartney umierał, przy czym dalej się świetnie ma. I były po prostu takie wrzucane raz na jakiś czas informacje do mediów, że nie żyje, ludzie żyli tym i panika wybuchała, ludzie pod jego domem stali. Więc to jest, no niestety trwa taka natura ludzka, że od dawna to się dzieje, no tylko że dzisiaj jest groźniej, bo się to po prostu dużo intensywniej i szybciej przez internet rozchodzi. Więc zawsze sobie tutaj sprawdzajmy te informacje, czy w wyszukiwarce, czy w innych mediach. Ja powiedziałam jeszcze o tym, że wchodzimy sobie, najlepiej wejść sobie w źródło, któremu ufamy. Przy czym należy pamiętać, że czasem warto wejść też w źródło, któremu nie ufamy. W ogóle wszystkie badania pokazują, że niestety na Facebooku na przykład bardziej ufamy ludziom, którzy wrzucą dany artykuł, niż źródło. Znaczy nie ma dla nas znaczenia, czy na przykład źródłem jest gazeta.pl, czy coś tam właśnie warszawapopularnie.pl. Ważne dla nas jest, kto to wrzucił. Jeśli to jest ktoś, komu ufamy, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to klikniemy i w to uwierzymy. Ale media społecznościowe mają też coś, co nazywamy bańką informacyjną. I dostajemy bardzo ograniczony zasób tak naprawdę artykułów, informacji z tego świata, który nas otacza, z tego, co lubią nasi znajomi. Dostosowane dostajemy czasem newsy do tego, co lubimy w internecie i tak dalej, czy na Facebooku. Więc zawsze tutaj warto wychodzić z tej bańki i nawet jeśli naszym głównym źródłem informacji jest gazeta.pl, to warto wejść w jakąś konkurencyjną. Jeśli, nie wiem, prawicowa gazeta, czasem warto sprawdzić w lewicowej. To nie zawsze, nie wszyscy to lubią, ale tak naprawdę w różnych źródłach powinniśmy sobie te informacje sprawdzić. No ale idziemy jeszcze dalej. Kolejne takie przykłady tych zwanych fejków, to są znowu te zdjęcia, które mają nas wprowadzać w błąd. No i to jest zdjęcie po prawej, które znowu bardzo intensywnie krążyło, jakoby Angela Merkel we wszystkich arabskich mediach została tam, jej część głowy wyblurowana, bo nie zakryła po prostu włosów. Inna sprawa, że to skąd pochodzi to zdjęcie, to jest znowu z arabskiej strony satyrycznej. No oczywiście nie mówimy po arabsku, ale po arabsku tu jest na dole napisane, że to jest satyryczny wpis. Więc to już jest nawet na tym zdjęciu. A prawda jest taka, że przez całą emisję programu, tu jest tylko fragment, Angela Merkel była pokazywana jak należy. Żaden tam blur na jej głowie się nie pojawiał. To tylko jeszcze znowu podpowiedź, że jeśli czasem znajdziemy coś w internecie, wezmę sobie tylko telefon na chwilkę i nie wiemy, na przykład jest coś napisanego w internecie, i nie rozumiemy, co jest na jakimś zdjęciu, które widzimy, albo nie rozumiemy, co ktoś mówi, to jeśli macie Państwo smartfony, na które można ściągać aplikacje, to bardzo polecam aplikację Google Tłumacza, bo jeśli korzystamy z niego, jesteśmy w zasięgu internetu, on ma dwie bardzo fajne funkcjonalności. Pierwsza to jest taka, że jest na nim ikona aparatu fotograficznego. Kiedy sobie wybierzemy ten aparat fotograficzny, możemy wprowadzać zdjęcia, które na przykład znajdziemy w internecie do tego narzędzia, albo nawet jeśli stoimy przed restauracją, w której jest menu w języku, którego nie rozumiemy, robimy sobie zdjęcie, akurat arabski niestety chyba jest niedostępny, robimy zdjęcie, zaznaczamy tekst i Google nam przetłumaczy, co jest na tym zdjęciu napisanego. Proszę? Tak, no więc niestety nie jest to idealne. Nie jest to idealne narzędzie, ale może czasem pomóc, tak? Tak, może pomóc, ale lepiej zrobić zdjęcie niż na żywo. Niż na żywo, tak. Lepiej zrobić sobie najpierw zdjęcie i wprowadzić. Absolutnie tak. Tak, najpierw lepiej zrobić zdjęcie, potem je wprowadzić niż na żywo. Natomiast druga funkcjonalność to jest taka,
że jest tu jeszcze ikona mikrofonu. No i ja teraz mogę mówić po polsku i poproszę go, żeby choćby na angielski przetłumaczył. I teraz to, co tutaj będę mówiła, on będzie tłumaczył niekoniecznie bardzo dobrze, ale całkiem nieźle. What I'm going to say here, and he will translate not necessarily very well, but pretty well. I muszę powiedzieć, że to było naprawdę bliskie, no na pewno bardzo dobrze zrozumiałe, bardzo pomocne. Ja pracowałam, jak pracowałam z Google News Labem, to dużo jeździłam, bo byłam odpowiedzialna za całą Europę Środkowo-Wschodnią, więc na przykład na Węgrzech to było jedyny mój sposób na porozumiewanie się z taksówkarzami, także to narzędzie mi pomagało, bo nawet czasem są języki, w których zaczyna nam na przykład mówić taki komputer, że nic nie zrozumiemy, co mówi, ale jednocześnie to wszystko jest tu zapisywane, więc możemy nawet choćby pokazać tekst pisany po tym, jak mówimy. Więc czasem nawet jak słyszymy coś w jakimś materiale, że ktoś mówi w jakimś dziwnym języku, to możemy sobie, ja tak się śmiałam, kiedyś było takie wideo, jak para prezydencka była w Izraelu, przez parę godzin byli też bodajże w Strefie Gazy albo tuż obok i coś po arabsku było mówione i krążyło to, coś się tam ktoś podśmiewał, bo nikt nie rozumiał. Więc ja sobie przyłożyłam telefon do komputera i ten telefon mi przetłumaczył, co w tym materiale wideo było mówione. Trzeba trochę wysiłku, bo wiadomo, trzeba kilka razy próbować, ale może się udać. Więc też to jest jakaś metoda, żeby sobie te rzeczy sprawdzać. No i teraz te nieszczęśliwe zdjęcia, które wydawałoby się, że jakie tam mają znaczenia zdjęcia, no ale one bardzo często mogą być no właśnie takim elementem dezinformacji, czasem mogą być nawet groźne. I tu jest taki przykład, które nie było groźne, bo to jest takie zdjęcie, które się pojawiło, jak był w tamtym roku próba zamachu stanu w Turcji. I takie się zdjęcia bardzo szybko pojawiły w internecie, jak tam czołgi wyjechały na ulicę i tak dalej. Oczywiście ten zamach miał miejsce, natomiast to zdjęcie, które podawały gazety, podawali politycy, pojawiło się w ciągu dosłownie 10 minut od początku puczu i to już powinno być podejrzane, bo oczywiście jak się dzieją jakieś gwałtowne rzeczy na świecie, choćby zamach terrorystyczny, no to te zdjęcia są szybko, prawda? Tak samo jak jest właśnie próba puczu, zdjęcia pojawiają się też szybko. Natomiast nie pojawiają się to zdjęcia, w 10 minut nie pojawia się w internecie, na mediach społecznościowych zdjęcie z agencji informacyjnej zazwyczaj. Tylko jeśli już się dużo pojawia, to zazwyczaj od zwykłych użytkowników. No i tutaj pan wspomniał przedtem coś, co się nazywa odwrócone wyszukiwanie obrazem. I to jest takie najprostsze narzędzie, które możemy sobie sprawdzić. Gdybyśmy tu to zdjęcie sprawdzili, to by się okazało, że ono nie było z tamtego roku z Egiptu, tylko z 2012 roku, z Turcji, tylko z 2012 roku z Egiptu. Ale to nie jest groźne, to jest groźne co najwyżej dla redakcji, bo obniża ich wartość, tak? Ich zaufanie. Czasem bywa trochę śmieszniej. To jest takie zdjęcie, które pojawiło się na takim popularnym profilu muzycznym. Zdjęcie Niagara Falls, wodospady oświetlone na purpurowo ku pamięci piosenkarza Prince'a. No i wszyscy się tam zachwycają, jakie to miłe, że Park Niagara zrobił to, że upamiętnił go w ten sposób. No tylko po 2 godzinach ktoś pisze, wiecie co, bo weszłam na stronę wodospadów i oni napisali, że wodospady będą purpurowe, ale na cześć królowej, która ma urodziny. No ale wszyscy tam, a co tam za różnica dla królowej czy dla Prince'a i tak miło. Natomiast nikt nie zwrócił uwagę, że na tym zdjęciu purpurowe jest wszystko. Purpurowe są wodospady, purpurowe jest niebo, purpurowe są drzewa i tak dalej. To zdjęcie nie jest z oświetlonych wodospadów, tylko było takie też zresztą podrasowane zdjęcie na stronie wodospadów Niagara. Zostało rozciągnięte w lewo, w prawo, wykolorowane na purpurowo, no i tyle. Ale znowu to nikomu szkody nie zrobiło. Ale tu już będzie taki przykład, który był dosyć groźny. Zdjęcie, które było na Twitterze, bardzo intensywnie krążyło, choćby właśnie po zamachu w Paryżu w tamtym roku, w 2015 roku, w listopadzie, z opisem Paryż w tej chwili, naprawdę robi wrażenie. No i to było zdjęcie, ludzie, którzy weszli na ulicę zaraz po zamachu z napisem nie boimy się. W momencie, kiedy ja zrobiłam tu zrzut ekranu, to zdjęcie, ten wpis już był ponad 32 tysiące razy podany dalej, zapewne finalnie dużo więcej. Tyle tylko, że rzecz w tym, że to było zdjęcie zrobione po zamachu terrorystycznym w Paryżu, ale kilka miesięcy wcześniej, po zamachu na Charlie Hebdo. No i teraz tak,
Co jest groźnego w tym, że takie ładne, wzruszające zdjęcie się pojawiło? Ja przypuszczam, że ktoś je wrzucił dlatego, że był poruszony całą sytuacją. My wtedy mamy taką tendencję do brania jakichkolwiek zdjęć z internetu, tak? I nie sprawdzamy i bierzemy, bo pasują. Natomiast tu w pewnym momencie zaczęły się pojawiać sygnały od francuskiej policji. Prosimy nie wrzucać zdjęć sugerujących, że w Paryżu są robione jakieś zgromadzenia publiczne. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby wychodzić na ulicę. Więc takie zdjęcia już zaczęły być groźne, bo one rzeczywiście mogły kogoś skłonić na przykład do wyjścia na ulicę, ludzie mogli myśleć, że właśnie można wychodzić, bo inni wychodzą. Na przykład to jest też taka historia, po trzęsieniu ziemi w Nepalu krążyło takie zdjęcie dziewczynki, która obejmuje takich dwóch malutkich dzieci, które się bardzo tak obejmują, wygląda to, no, bardzo poruszające zdjęcie. Z dodatkowym opisem, to są dzieci, które właśnie straciły rodziców, no to zdjęcie zrobiło szał w internecie. No tyle tylko, że to było zdjęcie dzieci z Wietnamu sprzed kilku lat wcześniej i te dzieci się jak najbardziej mają rodziców, nic im się złego nie działo, tylko się wystraszyły fotografa i dlatego brat obejmował siostrę. Ja jakiś czas temu, gdy pracowałam w TVN-ie, może pamiętacie Państwo, tam był taki program W11, i to była olbrzymia borączka w pewnym momencie, bo W11 dostawało od ludzi zrozpaczonych listy, że moja komenda się tym nie chce zająć, to wy się tym zajmijcie, tak? Bo to jest już taka, ale to niby śmieszne, ale to jest taka rozpacz, że ci ludzie po prostu nie ufają instytucjom. A w telewizji się zawsze udaje, no nie? No to może się uda. No więc właśnie no, to jest taki problem i to szybkie wydawanie niestety opinii. Ja wolę, żeby mi media mówiły, że nie wiedzą, niż żeby mi w ciągu 10 minut mówiły, jak wiele wiedzą, prawda? I na przykład, kiedy był ostatni zamach, jedyny właściwie zamach w Sztokholmie, ja od razu uznałam, że nie chcę wiedzieć, co podają polskie media, bo tu już była od razu, jak włączyłam telewizję, od razu była interpretacja, wszystko wiedziano. A ja sobie weszłam na stronę szwedzkiego radia, włączyłam Google tłumacza i sobie po prostu ze szwedzkiego cały czas tłumaczyłam na angielski od dziennikarzy, którzy są na miejscu, którzy też w Szwecji trochę są inne standardy, zwłaszcza w radiu publicznym, że tam musi być bardzo duża zachowawczość, gdzie jest w podawaniu niesprawdzonych informacji. Więc też to jest jakaś opcja, że jeśli coś się gdzieś na świecie dzieje, korzystać z tych, no mówię, ten tłumacz nie jest idealny. Nie wiem, czy Bing też inny, bo nie musimy przecież z Google'a korzystać, też nie jest idealny, ale są w stanie nam pomóc, więc tych możliwości technologicznych dla nas jest coraz więcej. Ja mówię, oczywiście najlepiej byłoby, żebyśmy nie musieli tego robić, bo żebyśmy włączyli telewizję i mieli prawdę i samą prawdę i całą dobę i jeszcze kolejną dobę. No ale niestety tak nie jest, więc musimy się trochę też tego nauczyć. No podchodzić po prostu z dużą dozą wątpliwości czasem. Wszystkie badania pokazują też, że to, co najbardziej lubimy w telewizji czy w ogóle, to są takie tematy, których się boimy, to znaczy, które nas nie dotyczą, ale boimy się, żeby mogły nas dotyczyć, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie zdrowia, dlatego współczujemy chorym dzieciom, wszystkie takie historie nas poruszają. I klikamy i to jest takie właśnie to żerowanie na emocjach. To cały na przykład, ja nie znam, nie jestem naukowcem, ale byłam na takiej konferencji z Tomkiem Rożkiem, który prowadzi sondę w TVP2, on jest fizykiem i naukowcem i on mi mówi tam, te fake i ta postprawda cała w mediach to jest jedno, ale w nauce jaki to zaczyna być problem, że naukowcy nie wiedzą już jak sobie radzić z tym, że jest cały ruch antyszczepionkowy na przykład, bo tu jest wszystko jakby kawa na ławę, czy zmiany klimatyczne, to jest po prostu twarda nauka, ale tam gdzie wchodzą emocje, a na przykład przeciwnicy szczepionek to są właściwie same emocje i ta dyskusja idzie w zupełnie innym torze i tutaj już wtedy argumenty nie mają żadnego znaczenia. Więc no to jest na każdym polu po prostu taki problem się pojawia. Niebieski wieloryb. Dokładnie. Mogłam to nawet powiedzieć. Niebieski wieloryb działa, jakby historia pierwszy raz w Rosji pojawiła się w tamtym roku bodajże w kwietniu. Co takiego się stało, że przez rok jej w Polsce nie było i nagle się pojawiła, tak? Zaczęła wypływać. Nikt tego nie sprawdził, a wystarczyło sprawdzić, żeby zobaczyć, że ten artykuł pierwszy w rosyjskich mediach od razu wywołał burzę, bo nikt w to nie wierzył, tak? Nie było żadnego potwierdzenia z policji i do tego roku nie było żadnego przypadku, gdzie policja rosyjska powiązałaby jakiekolwiek samobójstwo dzieci z jakąkolwiek zabawą. No i
co to powoduje? Jeszcze ja na przykład, gdy zaczynałam pracę w mediach i ja dalej tak uważam, że powinno być, jest coś takiego, że nas się uczyło, że nie mówimy o samobójstwach dzieci, a w ogóle powinniśmy mówienia o samobójstwach unikać, ale przede wszystkim o samobójstwach dzieci i młodzieży, bo to jest tak zwany efekt Wertera. Jeden słyszy, kolejny chce zrobić, tak? I tutaj słysząc o takiej zabawie, która jest jeszcze tajemnicza i tak dalej, no dzieciaki zaczęły w to wchodzić. Ja nie wątpię, że ktoś zaczął na tym żerować i finalnie mógł nawet do czyjejś śmierci doprowadzić, ale to jest właśnie taki brak odpowiedzialności. Bez sprawdzenia, podawanie, że w Rosji, bo ktoś napisał, zmarło z ponad 140 dzieci z powodu tej zabawy. Absolutnie policja nie ma ani jednego przypadku, żeby powiązać grę z samobójstwami. No to jest też taki... W Rumunii był na przykład bardzo fajny przykład, że dziennikarzom czasem tak właśnie, którzy to piszą, może zależy oczywiście, bo czasem to jest specjalnie inspirowane. No jest, były takie artykuły, gdy w tamtym roku były, nie, w tym roku to były te protesty, gdy tysiące Rumunów wyszły na ulicę protestować przeciwko nowej ustawie dotyczącej korupcji. Tam media takie raczej proszę? Nie. Ja byłam w Rumunii wtedy, tak. Mnóstwo ludzi. Ale Rumunia. Rumunia pierwszy raz w historii wyszły takie tłumy od lat 90, początku lat 90. na ulicę. I co się stało? Prorosyjskie media, bo to jest w ogóle taki dosyć spory trend, w Rumunii mają z tym duży problem, ale generalnie część mediów, i mediów też przeciwnych premierowi bodajże, nie, przeciwnych opozycjoniści, zaczęły pisać, że całe protesty były inspirowane i opłacone przez George'a Sorosa. No i napisali, że oni dotarli nawet do tego, ile Soros komu płacił za przyjście na protesty. I były opisy. Proszę? Tak. I było napisane, ile komu Soros płacił za przyjście. Ile dostawała kobieta, ile dostawała kobieta z dzieckiem, ile dostawała sama rodzina. W końcu którzy z dziennikarzy mówią, że zaczęli robić kalkulacje, wziąwszy pod uwagę, że codziennie było kilkaset tysięcy ludzi na ulicach. Jak zaczęli liczyć, no niestety George Soros szybko zostałby bankrutem po prostu. No ale nikt już w tych emocjach nikt na to po prostu nie zwraca uwagę. W Rumunii akurat jest ten, znaczy w wielu krajach jest taki duży trend przeciwko temu Sorosowi. To nie jest anioł oczywiście i pewnie wiele zarzutów mu można stawiać, ale na przykład w kampanii wyborczej w Rumunii twierdzono, że jeden z kandydatów jest jego nieślubnym synem, tego całego zła Sorosa. Nikt nie wpadł na to, że wiekiem w ogóle nic się nie zgadza, prawda? Ale nieważne, poszło w świat i sobie żyło. Więc no to jak mówię, trend jest międzynarodowy niestety. Teraz wróciłam z Mołdawii, też wszyscy mówią, że w ogóle przekleństwo fejków jest olbrzymie i że świat cały czas żyje tym, że w Stanach tak się dzieje, że we Francji przy wyborach, a tak naprawdę u nas tej, gdzie jest taka dosyć politycznie wszystko się dzieje w naszej części Europy, to dopiero takich fałszywych informacji jest dużo i niestety będzie pewnie coraz więcej, bo no tak jak mówię, powstają też portale, które nie wiadomo, kto jest założycielem. To też zawsze powinniśmy robić. Jeśli widzimy jakąś stronę, której nigdy nie widzieliśmy, spróbujmy sprawdzić, kto ją założył, tak? Zobaczmy, czy w ogóle jest napisane, kto stronę założył. Takie informacje zawsze w mediach powinny się internetowych pojawiać, gdzie jest zarejestrowane i tak dalej, więc warto tu sprawdzić. Ja też, jeśli ktoś z Państwa ma dzieci i mógłby na przykład w szkołach zachęcić, demagog.org.pl to jest taka organizacja młodych ludzi, którzy zajmują się właśnie tak zwanym fact-checkingiem, głównie politycznym, sprawdzanie informacji i tak dalej, ale założyli też Akademię Fact-Checkingu do szkół skierowaną. Przyjeżdżają do szkół i mogą prowadzić zajęcia z dziećmi, jak właśnie sprawdzać zajęcia, jak sprawdzać rzeczy w internecie i tak dalej. Póki co są te warsztaty darmowe, więc pewnie tylko kwestia tam jakiegoś przejazdu i tak dalej. Już powiem, bo dzisiaj mi odpisali, bo właśnie też ich pytałam, już przepraszam, żebym nie przekręciła. Dla gimnazjalistów i dla liceów.
Więc gdyby ktoś, można tutaj się zgłaszać przez stronę, można też się do mnie odezwać i ja z nimi połączę. To są głównie studenci, bardzo poświęceni temu, co robią, naprawdę świetni ludzie i warto w ogóle tę ideę rozpropagować. Nawet jeśli oni by nie mogli przyjechać, też to robią, też scenariusze mają gotowe lekcji, więc można sobie po prostu jakoś się tam dogadać. Żyjemy w czasach nadmiaru. Nadmiaru informacji i tak dalej. No i niestety to jest finalnie taki efekt, że to nas zaczyna po prostu przerastać. A ja mówię jeszcze, jeśli jak ktoś jest, kto na tym może zyski mieć, czyli te finansowe, czy polityczne, czy jakiekolwiek, no to ten problem będzie narastający. Ale dlatego ja uważam, że jakby podstawowym rozwiązaniem jest to, żeby zacząć uczyć w szkołach. Ja uważam akurat, że tak po angielsku to się nazywa media literacy, ale po prostu umiejętność korzystania z mediów w ogóle, świadomego korzystania i z internetu, bezpieczeństwo w ogóle. Jak widzę, jak dzieci czasem Facebook, albo jak moi studenci używają Facebooka, to ja się po prostu za głowę łapię, tak? Ja jestem chora i nie mogę przyjść na zajęcia, a ja potem widzę, że na Facebooku tam nie wyglądałam na chorą, prawda? No więc niestety to jest... Nie pomyślała, tak, więc niestety to jest spora bolączka, ale dlatego warto z dzieciakami przede wszystkim na tym pracować. No jestem zwolenniczką też, że w ogóle technologie są dla ludzi, tak, i często słyszę, że nie wiem, w szkołach, poznałam takiego chłopaka, który pracuje w takiej organizacji, która zachęca szkoły, żeby uczyć ich, jak korzystać dzieciaki, że tablet. To nie jest tak, że przychodzisz do szkoły, masz tablet, masz go wyłączyć i on nie istnieje, bo on czasem może być fajnym narzędziem. Zresztą jest takie słynne zdjęcie, które krąży, też fejkowo opisane, może ktoś Państwa kojarzy. Grupa dzieci we Francji w muzeum, obraz piękny Rembrandta, a dzieci siedzą obok obrazu, wszyscy w telefonach. No i wszyscy się tym zdjęciem oburzają, może nawet znajdę... Dokładnie. Może uda mi się znaleźć to zdjęcie. O, to jest to zdjęcie. I wszyscy mówią, że no, o, skandaliczne. Tylko w końcu nauczyciel, który był tam z tymi dziećmi, napisał, że to jest specjalna aplikacja, gdzie one potem jak porozmawiają i tak dalej, same mają jeszcze w ramach jakiejś aplikacji taki konkurs, że muszą coś wyszukać, coś uzupełnić. Te technologie mogą być przyjacielem, prawda? Mówię, tu akurat jest cały fejkowy kontekst dopisany, ale nie ma się co bać technologii, tylko po prostu mądrze je wykorzystywać i to absolutnie wtedy ma sens. Z mojej strony tyle. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to zachęcam, jestem cały czas. To ja dziękuję bardzo. Życzę miłej reszty soboty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam tylko na koniec taką metaforę. To będzie, że zawsze mówię, że dzisiaj poruszanie się w internecie jest trochę jak przechodzenie przez ulicę. Zresztą dziennikarstwo jest takie samo. Jak byliśmy mali, mama nas uczyła, że zanim przejdziemy ulicę, przechodzimy lewo, prawo, w lewo. I jak raz się zapomni, to może być nieszczęście. No i tak samo jest z tym poruszanie się przez internet. Czasem jednego ruchu nam zabraknie i kończy się jak się kończy. Takim dziennikarstwem, dziennikarskim po prostu śmiercią albo naszą na jakieś tam kłopoty. No to dzięki. Dziękuję bardzo.